kapitan Adam Jakubczak. Podcast Władcy Wiatrów. Witam wszystkich słuchaczy. Na prośbę słuchaczy dziś wracamy do podcastów poradnikowych. A ponieważ ostatnio umieszczone filmy na naszym kanale na YouTubie Baltic and Horror wywołały mnóstwo pytań i próśb o uzupełnienie, to chyba czas najwyższy na to, żeby właśnie je uzupełnić. Szczególnie, że przed nami jesień, albo w zasadzie jesień już trwa, przed nami zima i również wiosna, zatem ten szczególny sezon żeglarski. Bo chciałbym przypomnieć, że to następny mit, że zimą jest martwy sezon żeglarski. Choć nawet gdyby był to sezon martwy, to raczej na takich wodach zimnych jak Morze Północne, Morze Bałtyk, to na wodach ciepłych, gdzie chociażby w tej chwili my jesteśmy na Morzu Adriatyckim, sezon trwa cały rok. Mit niestety jest na tyle popularny, że już dziś, bo dla słuchaczy dziś nagrywam materiał z pochodu jachtu, który raptem kilka godzin temu wpłynął do morza i cieszę się też brakiem obecności załogi, która poszła zwiedzać najbliższe miasteczko. Wykorzystując ten czas, nagrywam dla słuchaczy właśnie teraz podcast, ale jednocześnie chciałem powiedzieć, że dziś minęliśmy może kilka jachtów i w większości były to katamarany i duże łodzie motorowe, które raczej pływały na silnikach, korzystając na pewno z bardzo dużego komfortu na pokładach tychże jednostek. Zatem takich jachtów żeglarskich było naprawdę kilka. A mamy przecież drugą połowę października i prawdopodobnie w drugiej połowie listopada tych jachtów na morzu nie będzie już w ogóle. W grudniu, w styczniu, lutym, marcu pływamy tutaj absolutnie sami. Z jednej strony to ma bardzo dobry rezultat. Nie musimy denerwować się oglądając inne jachty, nie musimy też dostosowywać się do nich. Nie mamy też chęci na ściganie się, więc tak naprawdę my jesteśmy sobie sami sterem, marynarzem i okrętem. Ale jednak z drugiej strony czasem smutno, gdy wchodzimy do portów i jesteśmy tam jedyną załogą. Dziś w porcie, do którego wpłynęliśmy tam kilka godzin temu, jesteśmy w tej chwili jedyną obsadą na jachcie, a otacza nas prawie z każdej strony kilkadziesiąt jachtów. Czy w Ajonkui na Morzu Śródziemnym, Adriatyckim i też na Oceanie Atlantyckim zimą, jesienią też wiosną są warunkami pozwalającymi na bezpieczne żeglarstwo? Odpowiedź brzmi oczywiście tak, jednak warto byłoby ją uszczegółowić. Jak zawsze to powtarzam, naprawdę w trudnych warunkach na wodach śródlądowych, chociażby na Mazurach, da się zrobić sobie krzywdę sobie, jachtowi i załodze. Da się tą sobie krzywdę zrobić również na Bałtyku, chociaż to jedno z najmniejszych mórz świata. A to tylko wymienione akweny. Również termin, czas, kiedy pływamy na tych akwenach, mocno zależy od tego, czego oczekujemy. I dziś specjalnie właśnie dla naszych słuchaczy porównanie trochę pływania latem, czyli w tak zwanym sezonie żeglarskim, z pływaniem jesienią, zimą i wiosną. Czego możemy się spodziewać i czego oczekiwać? Na co liczyć, a co może nas zaskoczyć lub też oczywiście rozczarować? A zatem zacznijmy od początku. Po pierwsze, żeglarstwo letnie to żeglarstwo pewnie w ciepłych wodach i podczas tego, gdy otacza nas ciepła atmosfera. I to pewnie zasadnicza różnica, której możemy się spodziewać. Jesienią, zimą i wiosną na wielu akwenach, które są dostępne za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych dla polskiego żeglarza, temperatura również mocno spadnie. Jednak prawie nigdy na akwenach, które dostępne są również zimą, nie spada ona poniżej temperatury tak zwanego odczuwalnego komfortu. Czyli temperatura w okolicach 10-15 stopni to temperatura, której możemy się spodziewać nawet zimą na Morzu Śródziemnym, oczywiście w wielu jego miejscach. I w zasadzie ten element naszej aury, czyli temperatura, jakie pociąga za sobą konsekwencje. Po pierwsze, trochę inaczej należy się ubrać. I prawdopodobnie, szczególnie na wodach Morza Adriatyckiego, Śródziemnego, zimą, jesienią i wiosną możemy się spodziewać, że jednak unikniemy aury tygodnia deszczów lub sztormów. Chociaż jest to mało prawdopodobne, to jednak może się wydarzyć. Dlatego też nasze ubranie i to, co zabierzemy ze sobą, musi być odrobinę bogatsze. Tutaj znowuż odsyłam naszych słuchaczy do naszego filmu na kanale Baltic Anchor na YouTubie, gdzie dość precyzyjnie opowiadamy o tym, jak powinien wyglądać spakowany bagaż jesienno-zimowy dla żeglarza. Na wody raczej ciepłe, czyli nie takie wody biegunowe, gdzie musimy mieć jednoczęściowy sztorm, jak najlepiej puchowym, który kosztuje kilka do kilkunastu tysięcy złotych, jednak na wody, których temperatura w dzień pewnie oscyluje w okolicach kilkunastu stopni, a nocą nigdy nie spada poniżej odczuwalnej temperatury 0 stopni, a nawet się do niej nie zbliża. W takich warunkach musimy jednak posiadać już kurtkę, która jest kurtką wodoodporną. Musimy posiadać również bieliznę termiczną, jakiś polar, najlepiej odporny również na przewiewanie wiatru, tak zwany mistoper. No i dodatkowo wodoodporne spodnie. I to taki podstawowy komplet. Jednak czy musimy je na pierwsze miejsce kupować nowe i to koniecznie jeszcze z firmy H&H lub innej znanej firmy
produkującej odzież żeglarską? Oczywiście nie. Jeżeli założycie odzież Bartona, The North Face, czy jakąkolwiek inną odzież, którą wykorzystujecie chociażby na nartach, to ona tak samo się przyda również na morzu. Może nie będzie tak spektakularnie wyglądać w knajpach, ale kto podczas rejsów jesiennych, zimowych, wiosennych ma ochotę chodzić po knajpach? To nie ten rodzaj osób, które musztrują się na pokłady właśnie jachtów w tym okresie. To osoby, które chcą przeżywać. Wieczory spędza się raczej opowiadając sobie stare historie, słuchając innych historii, w ostateczności grając w jakieś gry, które powodują, że załoga bardziej się poznaje, również relacje nawiązuje bardziej szczere, żywe i prawdziwe. W ten sposób też wyglądają rejsy zimowe i tego można się spodziewać. Jednak rejsy zimowe to też rejsy dla osób, które bardziej chcą przeżywać, uczyć się, niż po prostu orać morze, czy też po prostu zwiedzać na kei. Dzienne przeloty podczas rejsów jesiennych, zimowych i wiosennych trwają od kilku do kilkunastu godzin. Gdy dobrze przygotowana załoga na pokładzie takiego jachtu, która najczęściej jest różnorodna, składająca się od żeglarzy, początkujących, osób, które być może pierwszy raz są na wodzie, żeglarze takich, którzy już mają duże doświadczenia na wodach śródlądowych, a na morzu zaczynają, i czasem osób z pewnym stażem, a najrzadziej stajników na doszkoleniu. Takie osoby, nim zaczną pływać w nocy, powinny zostać przeszkolone ze wszystkich świateł, które mogą spotkać podczas drogi na wodzie. Przynajmniej zaznajomione z tymi światłami. Dzięki temu unikamy rejsów, które nazywamy oraniem morza. Gdy stoimy za sterem, nie bardzo wiemy, co się wokół nas dzieje. Ktoś nam kazał ten ster trzymać, a my to wykonujemy, bo po prostu nie mamy żadnego punktu odniesienia, żeby oczekiwać czegoś innego, bo nie wiemy, czego mamy oczekiwać. Tak czasami się zdarza, jednak to wtedy nie jest rejs stażowy, bo uczymy się naprawdę niewiele. Podczas takich rejsów stażowych, które ja bym chciał przejść, jak kiedyś przechodziłem na pokładach wspaniałych jachtów pod komendą wspaniałych dowódców, to rejs, podczas którego wiem, co się wokół mnie dzieje, bo tego się dowiaduję, ktoś mnie tego uczy. Prowadzę dziennik, mapę, dlaczego je prowadzimy i po co, to jeszcze do tego wrócę, ale też wchodząc w przestrzeń nocy, jestem świadomy tego, co mnie będzie otaczać. Czyli ktoś powiadomi mnie, jakich świateł nawigacyjnych mam wypatrywać, jakich oczekiwać i czego oczekiwać, gdy je zobaczę. Jakich niebezpieczeństw na wodzie również wypatrywać i spodziewać się, jakich oświetleń statków, które możemy mijać lub po prostu będziemy gdzieś widzieć je na horyzoncie. Byśmy potrafili rozpoznać, czy mają przed nami pierwszeństwo, czy też nie, czy stanowią dla nas zagrożenie, czy nie stanowią żadnego zagrożenia. Ta wiedza jest niezbędna, żeby świadomie płynąć nocą i żeby naprawdę nocą zdobywać jak najwięcej wiedzy. W innym wypadku zdobywamy jej naprawdę mało. To zasadnicza sprawa rejsów jesiennych, zimowych, wiosennych, że jest to pewien rodzaj szkolenia podczas drogi. Nie może to być szkolenie formalne, takie przygotowujące do egzaminu, ponieważ to metodologia wymaga tego, żeby jednak osoby uczące się, prowadzone do egzaminu, miały pełną koncentrację na materiale i wiedzy, którą zdobywają. No a takie warunki dostępne są tylko w salach szkoleniowych, w ostateczności na jachcie, który się nie porusza i stoi przy kei. Dlatego też takie rejsy to rejsy dla osób, które aktywnie chcą zdobywać wiedzę. Podczas tych rejsów raczej nie wypoczywamy, chociaż to tylko pewien rodzaj skrótu myślowego. Żeglarze i uczestnicy rejsów jesiennych, zimowych, wiosennych wypoczywają, ale psychicznie. Fizycznie często są bardzo zmęczeni. Taka stara doktryna mówiąca o tym, że podczas tego typu rejsów godziny trwają długo, ale tygodnie są bardzo krótkie i nie wiadomo, kiedy przychodzi piątek, jest absolutną prawdą. Czas, kiedy spędzamy na pokładzie jachtu od dziennika do dziennika, czyli od dokonywania namiarów, by przenieść je na mapę, by potwierdzić swoją pozycję, od pracy z dziennikiem, pracy z mapą, spodziewania się i rozpoznawania pewnych elementów na horyzoncie, które później możemy rozpoznać na mapie, od pracy związanej z prowadzeniem jachtu, podczas fal, podczas wiatrów, osiąganiem założonego kursu, który czasem jest trudny do osiągnięcia, bo musimy precyzyjnie prowadzić nawigację na pokładzie jachtu i precyzyjnie prowadzić stery, co suma summarum wcale nie jest takie proste, jak chociażby w samochodzie. No i również spełnić musimy założeniem, że nie tylko osoba prowadząca jacht, stojąca za sterem podczas rejsów stażowych, będzie zdobywać wiedzę. Dlatego też prowadzący tego typu rejsy to raczej powinien być gadua. Najlepiej instruktor, a jeszcze lepiej osoba doświadczona na akwenach dużo bardziej trudnych niż akwen, na którym dziś prowadzi szkolenia. Stąd też dobrze, że była to osoba o dość wszechstronnym wykształceniu. Po to, by chociażby mogła nawiązać komunikację na wszelkie możliwe tematy związane z żeglarstwem i z nauką żeglarstwa, ale też posiadająca wiedzę i doświadczenie, by móc czerpać właśnie z nich, a nie tylko z przeczytanych materiałów lub też innych szkoleń, bo to żywe doświadczenie najczęściej też przez wszystkich jest odbierane jako żywa informacja, najczęściej po prostu szczera.
Obiecałem chwilę temu, że wrócę do tematów dziennika jachtowego oraz mapy. Prawdopodobnie doczekają się u nas pełnego, samodzielnego podcastu. Jednak dziś trochę chciałbym to zaakcentować. Na jachtach, na których prowadzona jest systematycznie nawigacja telestryczna, prowadzimy świadomie mapę. Prowadzimy również dziennik jachtowy. Na tych jachtach załoga jest bardzo świadoma tego, po jakim akwenie się poruszamy. Świadoma wszystkich punktów nawigacyjnych, które mijamy. Świadoma również tych, których się będziemy spodziewać, po to, by w przyszłości również na przykład dokonać namiarów na te punkty, by przenieść tę pozycję na mapę i potwierdzić to, że GPS działa prawidłowo, albo potwierdzić to, że GPS tak naprawdę nie jest nam potrzebny. Te wszystkie dobre praktyki żeglarskie możemy sobie darować. Jednak czy powinniśmy? Ja osobiście uważam, że nie. I to nawet nie chodzi o to, że nawet jeżeli będziemy blackout mieli na jachcie i stracimy urządzenie nawigacyjne, to dowolny telefon może dziś zastąpić większość tych urządzeń. Bo to prawda. Będzie chodzi o to, że wtedy żeglarstwo nabiera smaku. Stajemy się żeglarzami przez taki duży rzet, trochę kultywując po pierwsze tradycję, dobrą praktykę morską, a po drugie rozwijając umiejętności chociażby świadomego dostrzegania bardzo drobnych elementów, których możemy poszukiwać na mapie, później odnajdywać je w rzeczywistości i potwierdzać namiar do nich. Kilka dni takiej pracy na mapie podczas rejsu stażowego mnie, instruktorowi, bardzo pomaga. Przez cały rok, 2 do 3 razy w miesiącu prowadzimy szkolenie żeglarskie. I natychmiast, już drugiego dnia szkolenia, dowiaduje się, jakiego zaś stażu odbyli żeglarze, którzy zgłosili się na kurs. Oczywiście dobrze ten kurs odbyć jak najwcześniej, ponieważ wszystkie następne rejsy, na które wybierzecie się, nawet rejsy stażowe, będą dla Was dużo bardziej świadome. Będziecie już wiedzieć, nawet przed tym rejsem, nawet gdyby na nim nikt nie nauczył Was tego, jak pracować na mapie dzienniku, będziecie wiedzieli, czego oczekiwać, jak dziennik uzupełnić i jak na mapie pracować. Jednak optymalna sytuacja powinna być odwrócona. To na rejsach stażowych powinniśmy się tego dowiedzieć, po to, by potwierdzić tą wiedzę i umiejętności, już je ugruntowując podczas szkolenia. Podczas szkolenia pracy na mapach mamy raptem kilka do kilkunastu godzin. Jeżeli ktoś, nawet po kilku rejsach szkoleniowych, tego dnia szkolenia pierwszy raz dotyka mapy, to szanse na to, żeby poznał tą wiedzę i te umiejętności na tyle sprawnie, by móc później kogoś ich uczyć, są bardzo niewielkie. A przecież absolwenci szkoleń, absolwenci egzaminów, które zdają, będą musieli już za chwilę, prowadząc samodzielny rejs, tych umiejętności uczyć innych. A to naprawdę inny poziom. To inny poziom, gdy zdobywamy wiedzę, nawet zdajemy ją przed egzaminatorem, podczas egzaminu, a inny poziom, gdy tej wiedzy uczymy kogoś innego. Zatem, czy będziemy uczyć się tego przed szkoleniem, na dobrze przygotowanych rejsach stażowych, czy podczas szkolenia, a później rozwijać się umiejętności na następnych rejsach stażowych, to zależy trochę od Was. Bo stażowi oczywiście nierówny. Ja dziś mógłbym pewnie wymienić kilkanaście jachtów, które znam, które bardzo fajnie są prowadzone. Na pokładach których prowadzony jest dziennik, mapa, które prowadzą rejsy i w dzień, i w nocy, a w nocy zawsze po przeszkoleniu załogi, czego się tej nocy spodziewać, i nie orają morza, chociaż czasem nawet zimą. Podczas tygodnia jesteśmy w stanie zrobić nawet kilkadziesiąt godzin na morzu, ponieważ jest to możliwe, bo wiatry nas sprzyjają. Jednak są to też kapitanowie, którzy potrafią świadomie ograniczyć rejsy nawet do kilku dni, czy też do kilkunastu godzin, nawet w tygodniu, ponieważ warunki na morzu były niebezpieczne. Ale każdy z nas wie, że w porcie kapitan dalej jest kapitanem, a naszym zadaniem jest trzymanie załogi jak najdalej od pubów i restauracji. Dlatego też zadaniem naszym również jest nauczanie podczas pobytu w porcie. Któż powiedział, że gdy załoga musi oczekiwać na poprawę pogody, nie może uczyć się pod czujnym okiem prowadzącego rejs następnej wiedzy, która pozwoli znów bardziej świadomie prowadzić jacht. Ja dość często przypominam wszystkim z naszym słuchaczom, żeglarzom, stajnikom, kapitanom prowadzącym jachty, że ucząc załogę spełniamy swój obowiązek. Spełniamy też zasady dobrej praktyki morskiej, ale też świadomie, czy też nie, ratujemy życie ich i nasze. Ponieważ jeżeli załoga nie będzie w stanie chociażby skutecznie wezwać pomocy, skutecznie na nią czekać od kilkudziesięciu minut do pewnie kilku godzin, to prawdopodobnie gdy nam się coś stanie, to pewnie też nam nie pomoże. Dlatego osobiście jestem zwolennikiem, by w takie dni, gdy z powodu trudnych warunków na morzu nie możemy wypłynąć, wykorzystywać jako doskonały czas na doszkolenie załogi. Być może na przeprowadzenie jakichś drobnych prac serwisowych na jachcie, by był jeszcze bardziej bezpieczny, ale najbardziej optymalnie po to, by po prostu uczyć załogę. By wrócić do dziennika jachtowego, sprawdzić, czy został prawidłowo opisany,
czy pozycje zostały przeniesione na mapę, a później by po prostu uczyć załogi tego, czego będziemy się spodziewać w następnych dniach. Popracować załogą na nocy, zaprojektować pracę w następnym porcie, czyli miejsce, które spodziewamy się, że będzie naszym miejscem docelowym. Przemyśleć z załogą, jak przygotować pokład jachtu do tego, by bezpiecznie stanąć w tym miejscu. Znaleźć kontakt do tego portu i wybrać port awaryjny, który będzie dla nas ostatecznością, gdyby jednak port nasz docelowy stał się nieosiągalny, z jakichś trudnych powodów nie mógł nas po prostu przyjąć. To wszystko jest praca, którą możemy wykonać. Możemy z załogą powtórzyć znaki JALA, możemy powtórzyć również MPDM, chociażby pierwszeństwo drogi i oświetlenie nocne statków i oczywiście oznaczenia dzienne statków na morzu. Te wszystkie informacje możemy przekazać. Oczywiście to będą informacje początkowe dla osób, które chcą się rozwijać. Na szkoleniu żeglarskim te wszystkie informacje jeszcze przedstawimy ponownie w dość precyzyjny i też łatwo przyswajany sposób, właśnie po to, by już całą tą wiedzę nie tylko znać, ale być już na etapie, podczas którego możemy tą wiedzę przekazywać również innym, bo będzie taka konieczność na każdym z naszych rejsów. I niestety, co na pewno dla wielu żeglarzy nie będzie zaskoczeniem, muszę Was uprzedzić, że nawet jeżeli macie szczerą chęć nie pływania po nocach, bo to Wam się nie podoba i uważacie, że bezpieczeństwo Wasze wtedy nie jest najwyższe, to niestety musimy umieć to robić. To podobnie jak z samochodem. Nie zawsze jest tak, że planujemy płynąć nocą. Możemy wcale tego nie planować. Możemy po prostu odbić się od bramek mariny, do której planowaliśmy wejść, bo rezerwacja nasza nie została zatrzymana. Lub coś wydarzyło się losowego, co spowodowało, że spóźnimy się i wpłyniemy dużo później niż zapadnie zmrok. Zatem pływanie po nocy jest dla nas czymś naturalnym, dla nas żeglarzy, stajników i nie wolno od tego stronić. Raczej pływając częściej po zmroku uczymy się, jak prawidłowo i bezpiecznie nawigować, właśnie też w warunkach, kiedy słońce nie świeci, bo jak to mówią marynarze na morzu, jak się ściemnia, to się rozjaśnia. I w dzień, daleko na horyzoncie, widoczny statek jako szara plama, w nocy dużo nam o sobie powie. Powie nam, jak daleko jest od nas, w którą stronę płynie. Również to, czy ma przed nami pierwszeństwo, ewentualnie może nam nawet powiedzieć, jakie prace prowadzi podczas rejsu na wodzie. Otóż te wszystkie informacje warto dowiadywać się jak najczęściej. Dlatego też nie jest tak, że dowiemy się tylko na szkoleniu, a staż polega tylko na tym, żeby stać za sterem. Staż to staż, mamy się na nim uczyć jak najwięcej, jak najbardziej rzetelnie, po to, by na szkoleniu móc do tego wrócić. Przecież osoby dorosłe poznaną wiedzę powinny jak najczęściej powtarzać, do niej wracać i ją ćwiczyć, po to, by stała się dla nas naturalna, łatwa, dostępna i żebyśmy mogli przekazywać ją innym, umieli to. To podstawy cyklu Kolba, który powinien przeświecać każdej metodologii nauczania, szczególnie żeglarskiego, by była po prostu skuteczna. Dlatego też rejsy stażowe powinny być przepełnione wiedzą, albo którą poznajemy, albo którą powtarzamy. Nie muszą być to rejsy ekstremalnie trudne. Przypomnijmy sobie, że tak naprawdę założenia żeglarskie, podobnie jak wszystkie inne założenia szkoleń podczas uprawiania sportów szczególnego ryzyka, sportów tak zwanych ekstremalnych, którym niewątpliwie jest też żeglarstwo morskie, to sporty, w których staramy się nigdy nie przekroczyć możliwości danego żeglarza, gdy go uczymy, tylko jego umiejętności przekraczamy o niemalże krok, po to, by ktoś mógł się rozwijać. Dlatego nie jest rozsądne zabierać na bardzo trudne warunki osoby, które dopiero zaczynają żeglarstwo. Znam wiele osób, które przeżyły wspaniały rejs na trudnych warunkach, tylko że był to ich ostatni rejs. No bo z drugiej strony, co im się dziwić, że zapłacili za stan, w którym mieli tak poczucie duże niebezpieczeństwa, że zastanawiali się tym, czy przeżyją lub czy będą zdrowi. To nie najlepsze rozwiązanie. Takie warunki to warunki dla osób, które przeżywały długotrwałe już warunki o mniejszym ryzyku, mniej trudne na morzu, by przenieść trochę głębiej, dalej to swoje poczucie ryzyka, by nadal nie panikować w warunkach, gdyby takie zastawić na morzu w podobnych warunkach, by dalej prowadzić załogę. To raczej kierunek działań i rozwoju dla osób, które już posiadają i doświadczenie, i uprawnienia żeglarskie, chociażby stajnika jachtowego morskiego lub też uprawnienia kapitana morskiego, bo jak większość żeglarzy pewnie wie, jesteśmy jednym z nielicznych krajów na świecie, gdzie kapitana morskiego wydaje się korespondencyjnie i nikt nigdy nie sprawdza, co taki człowiek umie. W Polsce osoba, która może otrzymać uprawnienie kapitana jachtowego, to osoba, która musi tylko wysłać dokumenty potwierdzające jego staż. Nie musi to być ani radiooperator, ani osoba, która umie udzielać pierwszej pomocy i wiele innych rzeczy też nie musi umieć. Chociaż może je również umieć. To tylko po prostu dokument, tego nie wymaga.
Zatem nie jest to dokument, który ma bardzo duże wymagania, o czym pewnie wiemy wszyscy. No i dochodzimy do sytuacji, w której możemy spodziewać się jednej ważnej rzeczy. Bardzo wielu świetnych kapitanów posiada właśnie ten dokument. Tylko sam ten dokument nie mówi o tym, że oni są świetnymi kapitanami. Więc przynajmniej ja bardziej polegam na wszystkich innych umiejętnościach, które zdobywam i podczas szkoleń, i podczas kursów, i podczas samodzielnej literatury, ale też podczas rejsów. Po to, by dalej się rozwijać. No bo same podstawy i wytyczne dotyczące wydania kapitana jachtowego morskiego nie zmuszają mnie do tego. A zmusza mnie do tego jedynie moja wyobraźnia i odpowiedzialność, bo przecież gdy staję za sterem, to osoby, które są na pokładzie, ufają mi, no i ufają temu, że zdrowie ich i życie nie będzie zagrożone na pokładzie jachtu, który ja prowadzę. A w większości zależy to właśnie ode mnie. Dlatego im więcej umiem, im więcej wiem, im więcej mam doświadczenia, i to w tej kolejności, tym będę bezpieczniejszy dla siebie i innych. No i by rozwijać się wiedzy, przede wszystkim należy czytać o żeglarstwie, interesować się żeglarstwem, należy sprawić, by żeglarstwo stało się trochę naszą pasją i należy też świadomie wybierać rejsy, na których będziemy pływać. Takie rejsy jesienią, zimą i wiosną zdarzają się dużo częściej. Dużo częściej prowadzone są przez bardziej wytrawnych stajników, bardziej doświadczonych i też posiadających większą wiedzę i umiejętności, bo wymagają od nas też więcej. Naprawdę prowadzić rejs latem po wodach ciepłych nie jest trudno. Po wodach zimnych jest już trudniej, ale po wodach ciepłych zimą też nie jest rewelacyjnie. Dlatego też mówi się o martwym sezonie. Po prostu dużo mniej stajników, dużo mniej jachtów może bezpiecznie wypłynąć w tym czasie i to akurat mi nie przeszkadza. Domyślam się tego, że jeżeli ktoś nie wypływa w tym czasie, to uważa, że te wody dla niego nie są interesujące lub też nie są bezpieczne. To dobrze, bo prawdopodobnie tak samo czułaby się jego załoga. My pływamy sobie po Morzu Śródziemnym zimą, ponieważ dla nas jest to taka troszkę oślałączka. Oczywiście te wody mogą być wymagające, jak każde inne. Tak jak powiedziałem na początku tego podcastu, na wodach śródlądowych można sobie innym zrobić krzywdę i mogą te wody przekroczyć nasze umiejętności. Jednak po tych 15 latach spędzonych na oceanie zimą, na Morzu Śródziemnym niewiele rzeczy może nas zaskoczyć. Przede wszystkim nie zaskoczy nas również prognoza pogody, bo przede wszystkim bardzo świadomie i odpowiedzialnie staramy się dostosować nasz rejs do warunków, w których możemy spodziewać się na morzu. Prognozy pogody dziś sprawdzają się dużo częściej niż kiedyś. Mamy dostęp do wielu modeli, które mogą nam zasugerować, czego spodziewać się na morzu. I to, że zaskakuje nas pogoda, która kompletnie nie jest przewidziana przez prognozę pogody, zdarza się coraz rzadziej. Coraz rzadziej, jak wiemy, co robimy i robimy to naprawdę precyzyjnie i świadomie. Oczywiście prognozy pogody czasem mylą się, czasami coś pojawia się szybciej lub wolniej, ale jeżeli ma być sztorm, to będzie sztorm. Jeżeli ma być doskonała pogoda żeglarska, to będzie ona mniej lub bardziej doskonała. I co do tego nie mamy większych wątpliwości. Prognozy długoterminowe, czyli takie ponad 3 dni, to już trochę wyrzenie z fusów. Dlatego też spędzając wiele zim na oceanie, gdy port od portu oddalony był dużo dalej czasem niż 3 dni, wiemy, że musimy mieć dostęp do prognoz pogody, które dotrą nawet do nas, gdy jesteśmy poza zasięgiem radia i poza zasięgiem internetu. No, internetu dostępnego z lądu. Dlatego też jachty i załogi pływające jesienią, zimą i wiosną powinny być wyposażone w dodatkowe źródła informacji. Czy to będzie Naftex, czy będzie to internet satelitarny, to dodatkowo powinien być to tak zwany support z lądu. Czyli ktoś, kto świadomie może dużo częściej niż czasem my mamy na to możliwości, przeglądać dostępne prognozy pogody. Oczywiście zważywszy na to, kiedy zostały zaktualizowane. No i dodatkowo powinien być ktoś, kto ma czas i możliwości na to, by przyglądać się również radarom meteorologicznym, by na przykład ostrzec nas o nadchodzącej burzy, o nadchodzących wyładowaniach atmosferycznych. No już oczywiście nie wspomnę o tym, że rejsy jesienne, zimowe i wiosenne powinny być również rejsami zgłoszonymi, czyli rejsami, których lista załogi została zgłoszona. Wszyscy święci wiedzą, gdzie pływamy. Jacht również fajnie by posiadał przynajmniej znacznik AIS, pozwalający na dość precyzyjne śledzenie pozycji jachtu. No i to podstawy rejsu jesiennego, zimowego i wiosennego. To rejsy przygotowane. Rejsy mocno przegadane, na pokładach których prowadzone są szkolenia w drodze. Na pokładach których prowadzi się mapę i dziennik, po to byśmy byli świadomi tego, jak te narzędzia są wykorzystywane, jak z nich skorzystać i byś w praktyce z nich korzystać, bo mogą się przydać. Prowadząc dziennik i mapy, jak już to powtarzam wielokrotnie, jesteśmy świadomi tego, co nas otacza, świadomi tego, jakie punkty orientacyjne mijamy, gdzie dokładnie jesteśmy.
Prowadząc dziennik, możemy łatwo odnaleźć informacje o tym, jakie chociażby były powiadomienia przez radio, bo tam też się wpisuje powiadomienia o niebezpieczeństwach nautycznych i też meteorologicznych. Możemy również na wiele dni do tyłu prześledzić chociażby informacje dotyczące tego, czy coś nie działo się niepokojącego na jachcie, z silnikiem, żaglami, z czymkolwiek innym. To zbiór informacji, który dla osób świadomych i dobrze prowadzących jacht jest bezcenny. Czy ktoś może to prowadzić elektronicznie albo jakieś zapiski? No pewnie, tylko że to nie są profesjonalne zapiski, które wcześniej czy później nas zawiodą. Dziennik służy dla nas. Oczywiście jest wymagane zgodnie z dobrą praktyką żeglarską na pokładach jachtów. Jest też oczekiwane przez wielu żeglarzy, co myślę, że akurat jest całkiem pozytywne. To jednak jest on po prostu dla nas wygodny i korzystny. Jeśli latem na wodach ciepłych, takich jak wody Grecji czy Chorwacji, może być zaniedbywany, bo pewnie jest dużo więcej ciekawych rzeczy do robienia, szczególnie w rejonach rejsów prowadzonych tylko w porze dziennej. Jesienią, zimą, wiosną naprawdę łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której będzie on dla nas korzystny i potrzebny. No i jak to mówi się zgodnie z dobrą praktyką morską, zróbmy wszystko co możemy, a to co zostaniemy i tak nas zaskoczy, więc piszmy ten dziennik, piszmy tę mapę, może to już nas nie zaskoczy, pewnie coś innego tak, ale już nie to, że nie będziemy wiedzieć gdzie jesteśmy, że stracimy kontakt z naszą pozycją, bo będziemy obserwować tylko czaplotę, który nas zawiedzie, no i że nie będziemy świadomi tego co się działo na pokładzie jachtu i wielu jeszcze innych rzeczy. Można było długo mówić o dzienniku. Zdania na temat dziennika są podzielone. Na polskich wodach i pod polską banderą na jachtach dziennik nie jest niezbędny, ale Izba Morska i Państwowa Komisja do Spraw Badania Wypadków Morskich zawsze pytają, czy został prowadzony. I nigdy jego prowadzenie jeszcze nie wpłynęło źle na opinię o jakimś załodze, czy też o jakimś kapitanie, ani prowadzenie jego na pewno. Już dajmy sobie spokój z tą mapą i dziennikiem, wróćmy na chwilkę do jesieni, zimy i wiosny na morzu. Podczas tych pół roku prowadzone są też szkolenia na morzu. I to akurat uważam za bardzo pozytywne. Oczywiście jest prawdą, że ucząc się w trudniejszych warunkach, prawdopodobnie, dużo bardziej prawdopodobnie, poradzimy sobie również bardzo skutecznie w warunkach łagodnych, ponieważ będziemy dużo lepiej do nich przygotowani. Dlatego też jesienne, zimowe i wiosenne rejsy i szkolenia przygotowują trochę bardziej do warunków trudnych i trochę mniej do warunków lightowych, gdy raczej się zajmujemy załogą i bawimy się w przewodnika turystycznego, bo wiatry są słabe albo bardzo słabe i zwroty też są rzadkie, bo przecież żeglarstwo morskie prowadzi do celu. I to nie jest żeglarstwo, podczas którego robimy 100 zwrotów dziennie, raczej kilka, a podobno ci najlepsi stajnicy na świecie to tacy, którzy wypłyną z portu i wpłyną do drugiego, czasem po wielu dniach, na jednym halsie. To zresztą oczywiste, bo żeglarstwo morskie to przede wszystkim planowanie i nasz cel jest najważniejszy, a nie sam fan pod żeglami, ale to też wiele razy już słuchaczom mówię. Podczas szkoleń zimowych mamy trudne warunki, dlatego też jacht musi być do nich odrobinę lepiej przygotowany, czyli musi pozwalać na komfort. A dodatkowo podczas szkolenia załoga również musi być skoncentrowana na tym, co się dzieje wokół niej i w jaki sposób będzie przyjmować tą wiedzę. Stąd też materiały szkoleniowe. Dobrze, żeby załoga przed szkoleniem dostała dużo wcześniej, by miała szansę na to, żeby z nimi się zapoznać. Żeby podczas samego szkolenia już tylko szlifować wiedzę, powtarzać ją, ugruntować, poukładać, a nie tylko poznać. No i znów tutaj fajnie, jak załoga podczas szkolenia. Osoby na szkoleniu są po dobrych stażach, gdzie pracowały na mapie, na dzienniku, gdzie uczyły się czegoś, a nie tylko przebywały, dobrze się bawiły i trzymały czasem sporadycznie za stery. Bo to później jest bardzo ważne. Podczas tygodnia szkolenia na jachtowych stajniach morskich dowiadujemy się bardzo dużo wiedzy. W innych systemach żeglarskich ten poziom z reguły osiąga się po 3 lub nawet 4 kursach i stosownie egzaminach. W Polsce odbywa się to w 6 dni, bo 7 dnia są egzaminy. Zatem poziom wiedzy jest ogromny, prawie nie do przyjęcia w 7 dni. Dlatego też wejście na pokład jachtu szkoleniowego bez żadnej wiedzy to gwarancja naprawdę trudnego tygodnia. To tydzień porównywalny z sesją taką na dobrym uniwersytecie lub politechnice, gdzie dzień w dzień się uczymy, wieczorem tą wiedzę powtarzamy, następnego dnia instruktor nas już z niej pyta, a jeszcze za kilka dni już z niej musimy zdać egzamin. To bardzo mało komfortowe, no i dlatego też warto wybierać dobre szkolenia, warto przed szkoleniem wybrać świadomie dobre staże, podczas których będziecie się uczyć, bo inaczej ten tydzień szkoleniowy jest naprawdę trudny. Jest do zrobienia. Przecież tak się dzieje od 2012 roku. To ponad 11 lat. To wtedy zabrano nam jeden dokument z możliwych dokumentów dla żeglarzy jachtowych w Polsce. Był kiedyś taki dokument po żeglarzu jachtowym, który nazywa się stajnik jachtowy.
to dokument o dokładnie tej samej ścieżce dostępu, co dzisiejszy styk jachtowy morski. Żeby podejść do egzaminu na ten właśnie dokument, trzeba było mieć 200 godzin stażu, zaświadczenie lekarskie, że możemy uprawiać tenże sport ekstremalny, no i przejść szkolenie i zdać egzamin. Dziś ten dokument już nie istnieje, ale w tamtych czasach dokument jachtowego stygu morskiego istniał, tylko żeby go otrzymać, trzeba było mieć następne 600 godzin doświadczenia. Dziś otrzymujemy dokument z technika jachtowego morskiego po 200 godzinach stażu. Czyli te 600 godzin zniknęło. Na jachtowego stęka morskiego mamy trochę więcej wiedzy, a już na pewno musimy posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na pływanie w warunkach pływów, w warunkach silnych prądów. W zasadzie w warunkach dowolnych na świecie z ograniczeniem jachtu tylko do 18 metrów. Dlatego też uczymy się tego raptem 7 dni, posiadając staż, który w ogóle nie zakłada, że musimy kiedykolwiek w życiu wcześniej widzieć prądy lub pływy, które mogą w dość zasadniczy sposób wpływać na nasze bezpieczeństwo, bo chociażby takie w ogóle nie występują na Bałtyku. A upewnienie, które osiągamy po tym krótkim kursie 7-dniowym i posiadając raptem 200 godzin stażu, to upewnienie pozwalające na prowadzenie jachtu do 18 metrów długości po w zasadzie na dowolnych wodach na świecie. Czemu zatem się dziwić, że instruktorzy i egzaminatorzy czasem są wymagający? Przecież to upewnienie pozwalające Wam na zabranie kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu osób na rejs dookoła świata. Ja wiem, że w wypadku PWSD jest tak samo, że po raptem kilkudziesięciu godzinach zajęć teoretycznych, praktycznych podchodzimy do egzaminu i mamy dokument pozwalający nam na prowadzenie samochodów w dowolnym miejscu na świecie. Oczywiście z ograniczeniami samochodu osobowego. Jednak samochód to nie jacht. Samochód, gdy się popsuje, stanie na poboczu. Jacht nie. Jacht czasami jest na grube dni, jak nie tygodnie, od najbliższego miejsca, gdzie może ktoś udzielić im pomocy. Nam pomocy. I tego trzeba być świadomym. Dlatego też szkolenia powinny rozwijać u ich uczestników świadomość ryzyka, które jest przed posiadaczami tego upewnienia. Również rozwijać samą świadomość ograniczeń własnych, że tak naprawdę po ukończeniu tego kursu, posiadając tak prawie nieograniczone możliwości prawne, bo ograniczone tylko wielkością jachtu do 18 metrów, a 18-metrowy jacht to naprawdę duży jacht, który mógłby pływać pod naszą komendą w dowolnym miejscu na świecie, to musimy zdawać sobie sprawę z ograniczeń tego, że być może, a duże prawdopodobieństwo jest takie, nie posiadamy wiedzy i umiejętności, żeby właśnie takie rejsy prowadzić. Stąd też na kursach, szkoleniach, również na stażach powinniśmy się dowiedzieć tego, jak się rozwijać, gdzie się rozwijać. No bo nie tylko podczas rejsów powinniśmy wiedzieć, gdzie pójść na kursy, gdzie rozwijać wiedzę, jaką literaturę czytać, gdzie zdobywać tą wiedzę. I to właśnie też ta rozproszona wiedza, ten dostęp do marketingu szeptanego, to dodatkowa wartość dobrych szkoleń i dobrych staży. Powiększamy grupę przyjaciół, którzy są dobrymi żeglarzami. Oni też mają swoje doświadczenia i wiedzę, którą gdzieś tam zdobyli. Mogą się podzielić z nami literaturą, która jest ciekawa, nazwą tej literatury, bo pewnie teraz w internecie znajdziecie wszystko. Nawet filmami, ciekawymi kanałami podcastowymi i wszelkim innym źródłem wiedzy, który pozwala Wam na to, by się rozwijać, nawet gdy jesteście na lądzie. Bo żeglarstwo to pewien rodzaj pasji. I gdy będzie ono dla Was pasją, to po pierwsze będziecie wiedzieli dużo więcej niż wszyscy inni. Będziecie również też bezpieczni. I nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Bo dobry żeglarz to taka osoba, która potrafi udzielić pierwszej pomocy, wezwać ją dla siebie, ale też wezwać ją dla innych i udzielić też pomocy innym. I oczywiście karykołomne jest to, że im więcej wiemy o bezpieczeństwie na morzu, im lepiej prowadzimy jachty, tym rzadziej wymagamy pomocy i częściej udzielamy ją innym. Bo na morzu przede wszystkim jesteśmy żeglarzami, a później dzieli nas rasa, naród, język. I to prawda, najczęściej na morzu pomaga żeglarz żeglarzowi, bo jesteśmy po prostu najbliżej siebie. A posiadanie w swojej historii żeglarstwa doświadczeń, gdy udzieliliśmy pomocy innym, to wspaniałe doświadczenie. Jednak posiadanie również takich historii, gdy tej pomocy nie udzieliliśmy, choć mogliśmy, to traumatyczna historia. Bo, jak to mówi moja córka, co to szczęście? Szczęście to być przygotowanym i mieć okazję. A co to pech? Mieć okazję i nie być przygotowanym. Więc, drodzy słuchacze, na koniec tego podcastu życzę Wam szczęścia. Żebyście mogli pływać zawsze na takich stażach, które będą w pełni spełniać Wasze oczekiwania. Żebyście również wybrali takie szkolenia, które w pełni spełnią Wasze oczekiwania. I żebyście w przyszłości, podczas rejsów, na których będziecie załogą lub też będziecie prowadzili sami, spełniali oczekiwania i swoje, i innych.
I jak to zawsze mam w zwyczaju, życzyć Wam, abyście przeżywali tylko takie przygody, o których pewnie będziecie opowiadać z podniesionym czołem. Całą prawdę i tylko prawdę, i to z dumą, bo one nas rozwijają i innych też. Przecież mądrzy ludzie uczą się na czyichś błędach. A dziś już żegnam się ze słuchaczami. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli podoba Wam się, to poprosimy na platformie podcastowej jakieś gwiazdeczki. Być może słuchając nas na kanale na YouTubie, możecie dać nam kciuk do góry, subskrybować nasz kanał. Dzięki Wam dotrzemy do większej ilości ludzi i może odczarujemy jeszcze parę razy jakieś mity i zmienimy trochę żeglarstwo na bezpieczniejsze dla Was i dla nas i dla naszych dzieci. A teraz serdecznie dziękuję już słuchaczom. Zapraszam niebawem do następnego podcastu. Ahoj żeglarze i podróżnicy z pokładu jachtu System na Morzu Adriatyckim. Kapitan Adam Jakubczak z rodziną pod żeglami. Ahoj!